Dlaczego kobieta nie ma ochoty na seks w związku, relacji, bądź kiedy z nią randkujesz? Panowie, ten materiał ma być krótki, zwięzły i na temat. Sam temat jest niezwykle kompleksowy, można by o tym naprawdę mówić godzinami, dlatego bądźcie świadomi, że w tym materiale przekażę Wam, może nie krople w morzu, ale przekażę Wam esencję tego, na co Wy, panowie, macie wpływ, aby Wasze kobiety miały na Was jak najczęściej ochotę. Oczywiście, abym był w stanie w pełni rzetelnie odpowiedzieć Tobie, dlaczego potencjalnie kobieta, z którą się spotykasz, nie ma regularnie ochoty na seks, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, trzeba zawsze w takiej sytuacji przyjrzeć się relacji, trzeba ją przeanalizować pod kątem najistotniejszych obszarów, trzeba spojrzeć szerzej na kontekst Waszej indywidualnej sytuacji. Oczywiście jestem w stanie to zrobić, zrobię to z chęcią, ale nie tutaj. Napisz do mnie maila i pamiętaj, że zawsze możesz się umówić ze mną na konsultację. Zbadamy sprawę i zobaczymy, jak to wygląda. Panowie, do sedna. Pierwsza kwestia, pierwsze istotne pytanie, jakie należałoby sobie tutaj zadać. Czy kobieta, z którą się spotykasz, czy kobieta, z którą jesteś, jest zdrowa? Zdrowa fizycznie i zdrowa psychicznie. Jeżeli kobieta ma przewlekłe problemy zdrowotne, to będzie wpływać na jej libido. Tak samo, jeżeli kobieta ma zaniżoną samoocenę, jeżeli wewnętrznie czuje się ona beznadziejnie, sama ze sobą, w swojej skórze, to również będzie wpływać na jej ochotę na seks. Innymi słowy, będzie ją obniżać. Dlatego pierwsza kwestia, przyjrzyj się temu, w jakiej kondycji fizycznej, a także psychicznej jest kobieta, z którą się spotykasz. Załóżmy na ten moment, że z jej zdrowiem wszystko w porządku. Pomówmy w takim razie na temat tych czynników, na które, mój drogi, ty masz już naprawdę spory wpływ, a które właśnie determinują, jak często kobieta ma na ciebie ochotę. Jeszcze raz podkreślę, czynników jest bardzo wiele. Nie wymienię Wam wszystkich w tym krótkim materiale, ale przede wszystkim chcę Wam przedstawić te czynniki, panowie, na które Wy macie ogromny wpływ. To znaczy, jakie czynniki? To znaczy Waszą postawę. Waszą postawę i Wasze zachowanie w tej konkretnej relacji. Jeżeli mężczyzna jest pewny siebie, jest zdecydowany, jest konkretny, wie, czego chce od życia, od relacji, od kobiety, ma jakieś cele, ma jakąś ambicję życiową, jest dobry w łóżku, potrafi flirtować ze swoją kobietą, potrafi być czasami nieprzyzwoity, potrafi stawiać na swoim, nie unika za wszelką cenę konfliktów, nie daje się zmanipulować w relacji, nie daje sobie wchodzić na głowę, ma szacunek do siebie samego i nie pozwala sobie na wszystko, tak? To się nie musi zawsze kobiecie podobać, ale potrafi on postawić na swoim i, tak jak powiedziałem, jest pewny siebie, wierzy w siebie, nie jest jakimś wielkim zazdrośnikiem, nie jest zaborczy, gdyż czuje on, że ma wartość jako mężczyzna. W takiej sytuacji kobieta bardzo często będzie miała na niego ochotę. W takiej sytuacji, kiedy mężczyzna wykazuje właśnie taką postawę, jest bardzo duża szansa, że kobieta, z którą się spotyka, będzie miała na niego regularnie ochotę, potencjalnie nawet częściej niż on na nią. Natomiast jeżeli mężczyzna z drugiej strony w relacji wykazuje ciągłą niepewność, stale potrzebuje zapewnień ze strony tej kobiety, że ona nadal coś do niego czuje, że ona w ogóle coś do niego czuje, potrzebuje od niej deklaracji związkowych, że ona nadal go kocha, że ona nadal chce z nim być. Ten mężczyzna jest ciągle niepewny, jest zazdrosny, jest zaborczy. Unika konfliktów za wszelką cenę, żeby czasami myszka się nie wkurzyła. Boi się dosłownie swojej kobiety, a kiedy jest pierwszy lepszy konflikt, przy którym on potencjalnie nie zawinił, przychodzi z kwiatkami, przychodzi z bombonierkami, i generalnie daje się ten mężczyzna manipulować, daje się owinąć tej kobiecie wokół palca. Jak myślisz, jak taka postawa wpływa na ochotę na seks kobiety? Pewnie się już domyślasz, że nie najlepiej. I zaznaczę tylko, mój drogi, to jest temat, który potencjalnie może dotykać Twoje ego, jeżeli dla przykładu
ty wykazujesz taką postawę w relacji. Nie mówię, że wykazujesz, ale jeżeli tak jest, to pamiętaj, że ja ciebie nie oceniam, chcę tobie pomóc, a jeżeli mam tobie pomóc, to muszę być z tobą bezpośredni i muszę tobie przekazać kawa na ławę, jak to wszystko wygląda. Jeżeli mężczyzna wykazuje właśnie taką postawę, ponadto jeżeli rozmowa w relacji jest jałowa, w ogóle nie ma flirtu, jest taka bardzo poprawna, powściągliwa, ten mężczyzna boi się powiedzieć dwa słowa za dużo, żeby czasami nie urazić tej kobiety. W łóżku to może się zajmie tą kobietą przez 10-15 minut. Penetracja w trakcie seksu trwa może 3, może 5 minut. I ten mężczyzna dochodzi przedwcześnie, za każdym razem. No to niestety ta kobieta po prostu nie będzie miała ochoty. Będzie ona miała poczucie, że po co ona ma w ogóle zaczynać tę zabawę, jeżeli i tak nie będzie zaspokojona, a seks skończy się po 5 minutach. Tak to niestety, panowie, wygląda. Kobiety potrzebują trochę więcej czasu niż my, aby być zaspokojone w łóżku, i potrzebują konkretów i zdecydowania w łóżku. I mam nadzieję, że to, co wam w tym momencie mówię, da wam do myślenia. Nie mogę wam konkretnie powiedzieć, co robić z kobietami w łóżku tutaj na YouTubie, gdyż nie chciałbym, aby ten filmik został w przyszłości skasowany. Nie jestem w stanie przekazać wam wszystkiego w pełni otwarcie na social mediach. Jeżeli chcecie więcej informacji, wiecie, gdzie mnie szukać. Więc wracając do postawy mężczyzny. Jeżeli mężczyzna w relacji jest stale niepewny, jest ciągle zazdrosny, zaborczy i przede wszystkim, jeżeli jest on bardziej zaangażowany niż kobieta, jest bardziej wpatrzony w swoją kobietę niż ona w niego, szuka od niej stale zapewnień, deklaracji, więcej pisze, więcej dzwoni, ciągle chce spotkań, nie może wytrzymać paru godzin bez kontaktu. Kiedy kobieta mu nie odpisuje, on już się cały trzęsie. Co się dzieje? Jezu, kochanie, dlaczego nie odpisujesz? Kiedy jest od niej zależny emocjonalnie, to, panowie, niestety taka postawa sprawia, że kobieta kompletnie traci pociąg fizyczny do mężczyzny i traci ochotę na seks. To oczywiście nie oznacza, że ta kobieta już nigdy nie pójdzie do łóżka z tym mężczyzną. Ona może pójść do łóżka raz na 2-3 miesiące z tym facetem, żeby już dał jej na swój sposób spokój, ale to nie będzie pójście do łóżka z czystego entuzjazmu. A chyba na tym, mój drogi, powinno tobie zależeć, aby kobieta łaknęła seksu z tobą. Więc jeżeli chcesz, aby kobieta tego łaknęła, aby kobieta tego pragnęła, to przede wszystkim bardzo ważna sprawa. Zwróć uwagę na twoją postawę w relacji. Jeżeli wykazujesz te zachowania, o których powiedziałem przed chwilą, to, mój drogi, będziesz miał problemy. Natomiast jeżeli zaczniesz wdrażać taką postawę, o której powiedziałem na początku, to zapewniam cię, że będzie tobie znacznie, znacznie lepiej z kobietami. Kobietom będzie znacznie lepiej z tobą i wpłynie to całościowo pozytywnie na waszą relację. To oczywiście w gigantycznym skrócie, gdyż ten temat jest niezwykle szeroki. Można by tutaj powiedzieć znacznie więcej, ale chciałem wam w pigułce przekazać takie najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi o waszą postawę. Oczywiście to, co ma również ogromne znaczenie, to jest to, jak ten seks wygląda. Bo jeżeli seks jest przeciętny, jeżeli seks jest słaby, no to niestety kobieta po prostu nie będzie czuła aż takiego pociągu do mężczyzny. Jeżeli seks jest naprawdę świetny, a w relacji jest dużo kłótni, jest dużo problemów, to kobieta może nawet być na ciebie wkurzona dzień w dzień i mieć stale na ciebie ochotę. A w relacji może nie być wiele kłótni, ty jej dogadzasz, ustępujesz, a ona nie ma ochoty, tak? Gdyż nie czuje ona damsko-męskiej biegunowości w tej relacji. Ma ona poczucie, że to ona nosi spodnie w tym związku, a to ją na poziomie podświadomym nie pociąga. Kobiety nie czują pociągu do uległej postawy mężczyzny w relacji. I tymi słowami, panowie, zakończmy ten materiał. Pamiętajcie na sam koniec, że jestem tutaj po to, aby wam pomóc. Zdaję sobie sprawę, że te tematy mogą wzbudzać w was dyskomfort. To dobrze, bo to znaczy, że do was przemawiają. Ja tutaj nie jestem po to, aby wszyscy mnie lubili, aby sprawiać tutaj wszystkim przyjemność. Ja tutaj jestem po to, aby wam pomóc, panowie. Więc mam nadzieję, że to docenicie. Ci z was, którzy ze mną pracują, doskonale wiedzą, że moim celem jest przede wszystkim to, aby wam pomóc.
i aby wnieść realną wartość do waszego życia, a nie aby wam opowiadać jakieś pierdoły czy bajeczki na temat relacji. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym pomógł wam kompleksowo z kobietami, jeżeli chodzi o waszą relację, bądź o kobietę, z którą się spotykacie, zawsze możecie napisać do mnie maila, możecie umówić się ze mną na konsultację i jestem pewien, że będę w stanie wam pomóc. Przeanalizujemy sprawę dogłębnie i zrobię co w mojej mocy, abyś uzyskał efekty, których pożądasz. A jeżeli w tym momencie nie masz kobiety, może w tym momencie randkujesz, ale nie jesteś w związku i chcesz potencjalnie zacząć poznawać kobiety na żywo, na co dzień, masz dosyć poznawania kobiet przez internet, chcesz się wreszcie od tego uniezależnić, chcesz zacząć podchodzić na żywo do tych kobiet, które prawdziwie się Tobie podobają, pamiętaj, że jest już dostępny mój kurs na temat poznawania kobiet na żywo, w którym pokażę Tobie moje podejścia, moje rozmowy, w którym nauczę Cię, jak zagadywać, jak flirtować, jak się przełamać, jak podejść do tego wszystkiego ze strony mentalnej i wiele, wiele więcej. Podlinkuję Tobie wszystko w opisie tego filmu i to tyle na dzisiaj z mojej strony. Panowie, życzę wam wszystkiego dobrego, jak najlepszego seksu, jak najlepszych relacji z kobietami. Mam nadzieję, że u was w porządku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia.